Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć o wyolbrzymianiu i potęgowaniu negatywnych myśli przez nasz umysł. Umysł jest tak skonstruowany, że bardzo, bardzo często wyolbrzymia rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Mało tego, one się nie dzieją w naszym życiu, tylko my o tym myślimy. Boimy się o przyszłość, dlatego ciągle o tym myślimy. I tak naprawdę, nie wiem, czy o tym wiesz, ale 90% rzeczy, o których my myślimy negatywnie, się nie wydarzy. Jedną z dobrych metod zmiany negatywnych myśli jest zmiana je na pozytywne. I teraz pomyśl, jeżeli potrafisz wyolbrzymiać negatywne myśli, to równie dobrze możesz wzmacniać swoje pozytywne. Dlatego stosuj to, stosuj ten zamiennik. Bo tak naprawdę strach powoduje, że boimy się o przyszłość i myślimy negatywnie. Stosuj tę metodę. Ta metoda jest naprawdę bardzo dobra.